na jej zew, bój czy trud. Pójdzie raz harcerzy polski wrót, harcerzy polski wrót. Dziękuję bardzo. Drodzy, kolejna wieczornica. Kolejna wieczornica i kolejna okazja. Jak co roku staramy się pamiętać o ludziach, którzy jakiś wkład włożyli w historię naszego Pówca. Dzisiaj mamy również taką przyjemność, aby wręczyć odznaczenie nasze. Pozwólcie, że odczytam, że protokół kapituły honorowej oznaki Komisji Historycznej z dnia 19.11.2016 roku. Po rozpoznaniu złożonych wniosków kapituła postanowiła przyznać złotą honorową oznakę Komisji Historycznej Chłopca ZKP w Ostrowie Wielkopolskim harcmistrzowi Jerzemu Chnatykowi. Ale to musi być. Moi drodzy, nie wiem, ilu z was będzie miało okazję powiedzieć nam coś o księdzu harcmistrzu Józefie Warszawskim. Ale ja się troszkę przygotowałem i postaram się takie wprowadzenie zrobić. W 1919 roku z Hamburga rodzina Warszawskich przyjeżdża do Ostrowa. Razem z nimi młody chłopak, ale już dojrzały, Józef Warszawski. W tym czasie istnieją drużyna. Pierwsza drużyna Tadeusza Kościuszki, drużyna Dąbrowskiego. Istnieje trzecia drużyna Zawiszy Czarnego. I muszę powiedzieć, że do dzisiaj dla mnie nie jest wyjaśniona sprawa, dlaczego akurat Józef Warszawski wybrał sobie drużynę trzecią, Zawiszy Czarnego. Drużyna Zawiszy Czarnego to drużyna składająca się przede wszystkim z młodzieży robotniczej i chłopskiej i rzemieślniczej. Natomiast bardziej popularne w tym czasie wydawało się, że będą te dwie drużyny Dąbrowskiego i Tadeusza Kościuszki. Nie mam na to odpowiedzi, dlaczego wybrał, ale się bardzo cieszę, ponieważ to jest drużyna, w której ja należałem i byłem drużynowy. W związku z tym takie postacie, jeżeli są w drużynie, do której ja należałem, tylko się cieszyć. 19 grudnia 1920 roku, 19 roku zostaje ksiądz Warszawski, właściwie nie ksiądz, Józef Warszawski harcerzem. Składa przyrzeczenie harcerskie już jako człowiek dojrzały. Zdaje sobie w pełni sprawę z tego, co robi. Angażuje się bezpośrednio. Nawiązuje kontakt ścisły z księdzem Siwym Sokołem Lechem Zielskim. Gdy powstaje Chówiec Ostrowski 15 grudnia 1920 roku i zostaje pierwszym komendantem Chówca harcerzy ostrowskich Lech Zielski, przybocznym jego zostaje Józef Warszawski. Wtedy już ma stopień wywiadowcy i jest zastępowym w drużynie Zawiszy Czarnego. Jaką rolę on spełniał wtedy, kiedy szefował harcerstwu ostrowskiemu Lech Zielski? Znalazłem dwie postaci. Przyboczny Józef Warszawski i przyboczny Grzesiek. Oni byli przybocznymi wtedy, kiedy był komendantem ksiądz Lech Zielski. Ale na dzisiejsze czasy to bym powiedział, że to byli ludzie organizacyjni. Oni obejmowali całość Chówca tą stroną organizacyjną. Ksiądz Lech Zielski był raczej takim guru, bym powiedział, dla tego harcerstwa. I właśnie takim organizatorem był
ćwik, bo on był również członkiem komendy Hufca, Józef Warszawski. I tutaj kolejna, przeglądając biogramy, kolejna dla mnie niespodzianka, do dzisiaj jeszcze ze znakiem zapytania dlaczego. W 1923 roku komendantem Hufca, kiedy my cały czas powtarzaliśmy, że cały czas komendantem Hufca naszego był Lech Ziemski, okazuje się, że komendantem Hufca w 1923 roku był Józef Warszawski. Jest napisane, komendant Józef Warszawski zastępuje Lecha Ziemskiego. I to tylko było w 1923 roku. W 1924 roku znów w dokumentach się pojawia sprawa, że jest Lech Ziemski komendantem. Zapraszam, proszę bardzo. To jest zagadka dla mnie taka, co się stało, że Lech Ziemski nie był w tym czasie komendantem. Jeżeli ktoś z Was będzie mógł mi podpowiedzieć lub przekazać jakieś informacje do zdobycia, no to chętnie z tego skorzystam, bo to jest taka ciekawostka. Był drugi taki przykład w latach 30., kiedy Lech Ziemski wyjechał z Polski do Stanów Zjednoczonych, zakładać scouting w Stanach Zjednoczonych i wtedy pełnił obowiązki Grzesiek. Ale to jest jasna sprawa. Lech Ziemski jest w Stanach Zjednoczonych, komendantem jest Grzesiek. Tutaj pojawia się Warszawski, a co było w tym czasie z Lechem Ziemskim? Nie. W 1924 roku Józef Warszawski otrzymuje stopień podharcmistrza i udaje się do Kalisza, do zakonu jezuitów. I tam wstępuje do tego zakonu. Z biogramu wynika, że nie był to taki zdyscyplinowany zakonnik. I trzeba było sięgnąć po pomoc, aby przyjechał ksiądz Lech Ziemski do Kalisza i ustawił tego niezdyscyplinowanego harcerza. A na czym polegała ta niezdyscyplinowanie? Całkowicie na odwrotności. Był tak zdyscyplinowany jako harcerz, że nie pasował do zakonu. I drugie, nie chciał jeść wszystkiego, co mu dają, bo on chciał tylko jeść jarzyny i owoce. Co znów w zakonie nie za bardzo to wszystko pasowało i wtedy rachunek był trzeba było posłać po Lecha Ziemskiego. A wiadomo, że to był autorytet i przekonanie. W latach 30. zostaje wyświęcany na księdza. Cały czas utrzymuje kontakt z swoją ukochaną trzecią drużyną Zawiszy Czarnego. Mimo to, że był okres, że był i w drugiej drużynie, chwilę pomagał Lechowi Ziemskiemu i był również drużynowym drużyny Prądzyńskiego na Kościuszki. Co bardzo sobie to chwalił, ale najściślejszy kontakt trzymał z harcerzami z drużyny Zawiszy. W 1939 roku razem z braćmi wszystkimi zjawił się w Warszawie. Kiedy Warszawa była bombardowana, nie było w ogóle żadnego kapelana i jedynym kapelanem dla żołnierzy w tym okresie był właśnie podharcmistrz ksiądz Józef Warszawski. On opisuje w swoich wspomnieniach, jaka to była dla niego tragedia i jego bezradność. Kiedy pociski spadały, szpitale były pełne rannych ludzi, on nie mógł im pomóc i wielu odchodziło na jego rękę. Gdy ucichła wojna i rozpoczęła się okupacja, on, bym powiedział, zamelinował się, tak bym powiedział, troszkę w zakonie we Warszawie i zaczął pracę doktorską, wydawał książki związane z kościołem. I w pewnym momencie zostaje zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej i jako kapelan oddziału Radosław.
bardzo blisko związany z oddziałami, batalionami naszymi harcerskimi. Opisuje w swoich wspomnieniach tak bardzo ciekawy moment. I ja go zamieściłem w tej broszurce, bo wydaje mi się, że to warto było odnotować. W czasie powstania warszawskiego Borko Morozki zwrócił się do niego, aby odprawił mszę na gruzach Warszawy. A on odpowiedział, że chętnie by to zrobił, ale nie ma podstawowej rzeczy. Nie ma hostii, która jest potrzebna przy odprawianiu mszy. W czasie lądowania wojsk Berlinga na terenie Warszawy, jego poproszono pewnego dnia do jednego żołnierza. Był to Berlinko z Berlina, z Berlin, Berlinczyk, tak to już nie mówię. Ale żołnierz, który przyszedł do Polski ze wschodu i umierał, nie mógł mu pomóc. Nie wiedzieli, kto to jest. Zaczęli przeglądać jego mundur, nic nie znaleźli. A miał pod głową płaszcz i ksiądz chciał go przykryć. Jak zabrał ten płaszcz, z tego płaszcza wypadła książeczka do nabożeństwa modlitewnik. Otworzył, a tam była hostia. Się uradował, zameldował Radosławowi, że Borko Morozkiemu, że może odprawić mszę. Kazanie, które wygłosił, jest bardzo trudne do zrozumienia. Trzeba, jest ono zawieszone w tej broszurce i prosiłbym, żeby w spokoju je czytać. Dlaczego? Bo kazanie to było wygłaszane wtedy, kiedy w czasie powstania nastąpił taki moment rozprężenia, grozy, moment zrezygnowania z dalszej walki. Było to również wśród ludności cywilnej, jak i wśród powstańców, żołnierzy. I dlatego Borko Morozki bardzo go prosił, żeby to kazanie wygłosił. Nie będę je tutaj próbował wytłumaczyć, przeczytacie sobie je. Po powstaniu warszawskim ksiądz podkarcmistrz warszawski dostaje się. A jeszcze jest ciekawostka, że jest bardzo szczęśliwym, też wspomina sobie, bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo na swojej drodze bez przerwy spotyka ostrowskich harcerzy. W czasie powstania ostrowiaków spotkał, w czasie wrześniu spotkał ostrowiaków. A jeszcze jest jedna ciekawostka. W czasie powstania mam nazwisko Kamiński. Jednego z żołnierzy Armii Krajowej i trzech braci było takich Kamińskich w Ostrowie. Ten on zginął i on przyjął jego nazwisko i imię. I to go też ratowało w pewnym momencie. Także jego życie się cały czas tak, co on to podnosił bardzo ważnie i podkreślał, że spotykał tych naszych harcerzy ostrowskich na swoim życiu. W 1945 roku dostaje się do niewoli, do jednego obozu, do drugiego obozu. Zostaje wyzwolony przez wojska zachodnie i tam od razu włącza się w ruch harcerski. Jest opiekunem harcerstwa na zachodzie. Tam otrzymuje stopień harcmistrza. Stamtąd wędruje do Londynu, wraca z powrotem. Na końcu dostaje się do Rzymu. W Rzymie, ja bym powiedział, 1/3 swojego życia spędził. Jeżeli ktoś słuchał Radia Watykan w latach 70., to na pewno jego kazania słyszał. Jednym z takich audycji przekazał kazanie dla harcerzy ostrowskich, taką gawędę do harcerzy ostrowskich. Ona też jest tutaj znana. To znaczy ona, ta gawęda jest napisana w ten sposób, że
jak on widział początki harcerstwa, jest umieszczona w broszurce. Chciał być w Polsce, ale nie było dane mu to tak szybko. W 1994 roku wraca do Polski, zatrzymuje się w Warszawie. W 1995 roku wspaniali jego koledzy Alma Mater Ostrowiec, to Ostrowskich Gimnazjum, Liceum, zapraszają go na 150-lecie. Jest tutaj. I jednym z jego próśb, jak to był, to chciał się spotkać z kolegami harcerzami z swoich młodych lat. I spotkał się. Był na tym spotkaniu. Był również, brał udział w spotkaniu w muzeum. Pan Banach w jednym z swoich książek takie wspomnienia o warszawskim napisał, jak on wędrował po Ostrowie w tym czasie, mają ile lat, 95 roku. Bardzo duży już stary, przez postarzały człowiek, ale tak się poruszał szybko, sprawnie. Też w tej broszurce pozwoliliśmy sobie tam zamieścić ten fragment pana Banacha. Po niedługim czasie odchodzi na wieczną wartę. Tu wiem, że w pogrzebie jego brał Jacek udział. Myślę, że o tym nam powiem. Muszę powiedzieć, że my harcerze ostrowscy, przynajmniej do tej pory, popełnialiśmy jeden błąd. Szukaliśmy naszych harcerzy ostrowskich, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim w kwaterach batalionów Zośka, tam żeśmy znajdywali. Tam znaleźliśmy dowódcę 60. pułku, a nigdy nie znaleźliśmy warszawskiego. Nie można go było znaleźć, bo ja przynajmniej nie wiedziałem, że on jest w kwaterze jezuitów. Ale obiecuję, że jak będę teraz, to na pewno już tam będę go szukał i znajdę jego grób. To tyle, moi drodzy, co chciałem was tak pokrótce wprowadzić w jego życie. Gdy analizowałem, i teraz może się narażę niektórym, ale gdy analizowałem życie harcmistrza Lecha Ziemskiego i życie harcmistrza Józefa Warszawskiego, to muszę wam powiedzieć, że jeżeli nierówne życiorysy, to przewaga jednak troszkę była po stronie warszawskiej. I tak dziwnie u nas się składa, że wspaniali ludzie ostrowscy, no, nie zawsze są uznawani. Choć tutaj trzeba powiedzieć, że znów mamy zaszczyt, bo honorowym obywatelem miasta Ostrowa właśnie został harcmistrz ksiądz Józef Warszawski. Tyle tylko, że to harcmistrz to ginie gdzieś. To, że on był harcerzem, to ginie. Jest tylko. No ale mieliśmy szczęście, mieliśmy drugie szczęście, bo Marian Grzeszyk, żeśmy też tutaj jego postać wspominali, też był honorowym obywatelem miasta Ostrowa. To tyle. Proszę bardzo, jeżeli ktoś by chciał coś. Proszę bardzo. To powiem troszeczkę. Tu kolega wspomniał nazwisko Kamiński. Otóż w Powstaniu Warszawskim brał udział brat pułkownika Jana Kamińskiego, który był szefem Armii Krajowej tutaj na teren Wielkopolski. I w Warszawie brał udział jego brat, miał 24 lata, to był Tadeusz Kamiński, który zginął we wrześniu 1944 roku. On był dowódcą plutonu w tym słynnym batalionie Parasol. I dlaczego o tym też mówię? Ponieważ tutaj wspomniałeś, Zbysław, że jakoś mało tych ostrowiaków się tu eksponuje w Ostrowie. Otóż taka jest prawda, że nazwisko Kamiński w Ostrowie jest mało znane, mimo że jeden był dowódcą, jak wspomniałem, Armii Krajowej, zginął zastrzelony przez Niemców w obozie w Żabikowie. Grób jego do dzisiaj nieznany, nie wiadomo gdzie pochowany. Drugi ten Tadeusz zginął w Powstaniu Warszawskim w okolicy parku gdzieś tam Wilanowskiego.
dostał kulę prosto w serce. Trzeci brat był kolegą Mirosława Felicza i jako pilot walczył też w Anglii. Ojciec ich zginął w bombardowaniu pociągu na początku wojny, w 1939 roku. No, i to jest naprawdę bardzo zasłużona rodzina Ostrowska. Mówił do was pan Sówka, przewodniczący klubu historycznego Robeckiego. Grota Robeckiego. Ja mogę powiedzieć o tym, co pamiętam z tego spotkania jubileuszowego, bo potem dopiero mieliśmy z nim kontakty, wcześniej nie, jeszcze co to wcześniejsze, to znam też z relacji starszych ode mnie, którzy o nich opowiadali. Na jubileusz 150-lecia liceum, to pewnie, że Antoni też pamięta, był zaproszony jako jeden z gości dla nas honorowych, bo to był ktoś dla nas wyjątkowy. Oprócz władz oświatowych tam i administracyjnych, to był gość, który prezentował sobą dla nas niesamowitą wartość z racji tego, kim był i że z liceum się wywodził. I kiedy się pojawił, chyba tutaj Krystian był, ale już poszedł, by też mógł powiedzieć o tym, jaka to była osoba. Takie miałem spostrzeżenia, że był bardzo skromny. Kiedy chcieliśmy go przewieźć z liceum, bo też był zwiedzany na początku, kiedy było poświęcenie odnowionej auli, przechodziła grupa duża, była przewożona autobusem do liceum Jana Pawła II, tego tam przy ulicy Waryńskiego. I nie chciał wsiąść do autobusu, bo on pójdzie. A wtedy miał już 92 lata, ale był sprawny, bez laski jeszcze, no i dosyć szybko się porusza, jak po szkolnych pomieszczeniach. I on się przejdzie, bo to dla zdrowia, no ale potem go ubłagali, wzięli go pod pachę i jednak pojechał. Później były takie momenty, kiedy w tej dużej sali, w auli miał wystąpienie, bo go o to poprosili jako takiego honorowego, jeszcze się o tym tytule wtedy nie mówiło. No i zabrał głos i takie wspomnienia wojenne właśnie, szkolne, wojenne przedstawiał i mówił tak ciekawie, że to wyszła taka faktyczna, fajna gawęda harcerska. Ja tu treści nie potrafię już powtórzyć, ale wiem, że kończyło się przemówienie, wszyscy wstali i za przemówienie dostał aplauz na stojąco od prawie 1500 osób było na sali, tylu, od tylu ludzi. Powiedział też wiersz Rozwadowskiego, nie pamiętam tytułu tego wiersza, kilka zwrotek z pamięci, bardzo ładnie recytował, tematycznie pasował do sytuacji i znowu był drugi aplauz, wszyscy wstawali, bo właściwie to nam tak zaimponował, że nawet ci, którzy mieli pewne zdolności recytatorskie, nie potrafili może go pokonać w tym recytowaniu. Tak ładnie to wszystko zadeklamował. No i potem uroczystość, no, był wesoły, żartował, wspominam i za jakiś czas Andrzej Karnaszewski, senior, zadzwonił do niego, do Warszawy, czy możemy go odwiedzić, bo obiecaliśmy mu, że jak doczeka, bo on mówi, że już jest wiekowy, nie wiadomo jak mu dużo jeszcze zostało z życia, tego tam pojedziemy odwiedzić i tak się złożyło, że pojechaliśmy jednym samochodem, taka delegacja szkolna, go odwiedzić. I trafiliśmy do tego kościoła jezuitów i tam no, miał swoje pomieszczenie, tak w cenach skromne warunki, jeśli chodzi o życie i to zakwaterowanie u nich, ale była też rozmównica. Ta rozmównica to był taki pokoik, jak tu może 1/3 tej sali, tu stół prosty, drewniany, krzesła. Tu były 4 krzesła, a nas było 4 i on był 5. Weszliśmy do środka, nie siadamy, no bo kto usiądzie, jak on będzie stał. A on mówi, że on jest gospodarzem, mamy siadać się, nie krępować, bo to on jest tu gospodarzem i to nic, że jesteśmy młodsi, mamy siadać. Ale za chwilę tam też krzesło podał i było już miejscem dla wszystkich. Później wspominał o tym, że jakie są marzenia, bo Andrzej zagadywał. I on mówi, że no, ma takie wspomnienia jeszcze i marzenia. Wspomnienia to tak, te lata szkolne, tu Ostrowskie pamięta, tak się trochę
otworzył, takie trochę nostalgiczne te wspomnienia były i potem mówił, no ale jeszcze jakieś takie aktualne, a tak, on by się chciał spotkać ze swoimi kolegami z lat szkoły, z francuskich lat, a gdzie oni są? No nie ma już ich tu, no właśnie, on by się chciał spotkać, bo ich tu już nie ma. I później było, że tyle lat, już inni poumierali, a on ma 92 lata, wtedy no troszkę więcej, bo to już był następny któryś rok, chyba po 2 latach byliśmy. No i co on tu jeszcze na tej ziemi robi? Widocznie coś Panu Bogu nie zrobił, musi to zrobić i dopiero wtedy się do nieba dostanie. No to nie jest takie proste, od razu do nieba. No i takie różne były historie, wspominki. W żartach też powiedział, tak trochę na boku, że mówi, że do nieba to idą dobrzy ludzie, no a ci z piekła też, jak jest wycieczka do nieba. To jest takie miał dygresyjne. I potem za jakiś czas dowiedzieliśmy się, że zmarł. No i byliśmy na pogrzebie. Tu na tych zdjęciach widziałem tam, co dałem. Był też sztandar szkolny. Sztandarów było bardzo dużo. Chyba z 80. Szkolne i inne różne organizacje, które miały jakiś związek z nim. Też był chyba Szperzyński Edward. Pewno Andrzej, tam gdzieś na zdjęciu chyba, nie pamiętam czy nie Krystian, tak, tak, ale senior. I nie wiem czy nie Krystian czasem. No i mieliśmy parajdę, bo w kościele, jak te sztandary przechodziły, ktoś tam z obcych ludzi, nie znam człowiek jak to był, podszedł i pyta nas, a wy skąd jesteście? A my mówimy, no chodziło o pociąg sztandarowy, że z Ostrowa. Ten sztandar nam się bardzo podoba. Rzeczywiście na tle innych, bo niektóre były starsze sztandary, niektóre były nowsze, ale temu człowiekowi podobał się ornament tego sztandaru, strona lewa, prawa, ten wers, abers czy rewers sztandarowy. A to był sztandar drugiej drużyny. To było też takie fajne. No i potem na cmentarzu byliśmy, mówili jezuici, ci, którzy tam tą trumnę nieśli, byśmy potem troszkę rozmawiali, jak już został pochowany, że prosił o skromny pogrzeb. Tego się zrobić nie udało, bo to jednak był znany, był ceniony, był szanowany, delegacji mnóstwo, była zawsze z tą wojskową. Tam na zdjęciach nie pamiętam już kwatery dokładnie dzisiaj, gdybym miał tam zaprowadzić, ale wiem, że to jest kwatera jezuitów, to sobie przypominam. No i ludzi multum, taka manifestacja właściwie mała i potem tylko ktoś, jak wracaliśmy już do wyjścia, to powiedział, no tak, prosił o skromnie, a zrobili nie po jego myśli, będzie niezadowolony. To takie wspomnienia nie zostały z tego czasu. A tu rozmawialiśmy też w tej auli, to tak bezpośredni, fajny, potrafił zażartować. Ktoś tam mówi, może jakieś kawy, a nie, za dużo kalorii, bo to by przytył, ale był taki szczupły wtedy już, powiedziałbym, że suchy. Właściwie to tak, jak ta sutanna na nim i palta, to wisiała jak na haku, bo to już tam wysoki bardzo, przy tym bardzo sprawny językowo i umysłowo, jeszcze sprawny fizycznie, no i bardzo taki bezdystansowy, z każdym porozmawiał, od razu można było nawiązać taki kontakt serdeczny, fajny rozmowy. Ja powiem wam tylko, że jak się dowiedziałem o tym aplausie na sali w gimnazjum na Baryńskiego, zacząłem szukać, bo wiedziałem, że tam były kamery, że tam było nagrywane. Zacząłem szukać tych fragmentów, które harcmistrz Józef Warszawski mówił. Niestety nie udało mi się dotrzeć. Nawet do telewizji żeśmy kablowej sięgli i też nie mają archiwum, a ona nagrywała to. Bo tak mi się marzyło, żeby zamiast mojej wypowiedzi była właśnie na ekranie puszczona właśnie jego wypowiedź. To jest taki zabawny moment, przypomina mi się, że w uroczystości przed szkołą na gimnazjalnej akurat wypadło mu miejsce koło siedział kurator Kaliski, biskup Napierała i Warszawski. Ale kurator siedział w środku, taką miał asystent, nie wiem, czy przypadkowo, czy tak to miejsce im tam przydzielono. Trochę popadł deszcz. W jakimś momencie
kurator został poproszony o głos, żeby podszedł do Lubnicy i obrócił się do biskupa i do parasolu, bo potrzebuje i szedł do przemówienia. Warszawski się tak uśmiechnął. No, trzymaj. To tyle było, inny mógł spył, miał asystę swoich tam wizytatorów, mógł komuś do tyłu. Dziękuję wam bardzo, że znaleźliście czas, aby z nami się spotkać, aby powspominać jedną z wielu wspaniałych postaci ostrowskich. Komisja historyczna jest przekonana, że tak trzeba robić i tak trzymać. Kto będzie naszym bohaterem za rok, trudno powiedzieć. Będziemy musieli poszukać. Na pewno będzie to jakiś harcerz, bo naszą rolą jest wspominać harcerzy. Choć często właśnie tak jest, że ci harcerze później są wspaniałymi osobami w cywilu. I też się trzeba z tego umieć chwalić i cieszyć. Bratnie słowo sobie daję, że pomagać będzie wzajem. Zrób drugowi dróg, nie dróg, a słowaj czuj luk. Bratnie słowo sobie daję, że pomagać będzie wzajem. Zrób drugowi dróg, nie dróg, a aż by słowo sobie dane było zawsze dotrzymane. Dróg drugowi, dróg nie dróg, a słowo czuj dróg. Iskierkę przyjaźni przesyłam do was. Przepraszam. Czubaj, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.